Domyślam się, że fryty i śluby się nie łączą, a jednak. Zobaczcie materiał o ślubach w najbardziej odjechanych miejscach. No to zacznijmy od ślubów w fast foodach. Pewnie każdy z Was miał urodziny w McDonaldzie. Ja też. Natomiast w Hongkongu McDonald's poszedł o krok dalej i organizuje tam śluby. No i na tym ślubie dostajecie od Maca specjalnie dedykowaną Wam salę z dekoracją, z mistrzem ceremonii. No zresztą, co ja Wam będę opowiadać? Zobaczcie, jak to wygląda. Wrażenie, że nieco więcej par decyduje się nie na sam ślub w fast foodzie, co na sesję zdjęciową tam. Ale taka sesja zdjęciowa wcale nie musi być na wesoło i z przymrużeniem oka, bo okazuje się, że te fast foody wchodzą nawet wielkimi krokami do świata mody. Po ślubach w fast foodach czas na śluby w galeriach handlowych. Sieciówka IKEA też ma już swoją historię związaną ze ślubami, bo okazuje się, że w takim miejscu pary również urządzają ten swój najważniejszy dzień w życiu. No i na przykład w Stanach jedna para pobrała się w IKEA. Zobaczcie, jak to wyglądało. To jedno, a wesele to drugie. I wyobraźcie sobie, że przygotowując wesele w IKEA, praktycznie niczego nie musicie przygotować. Wszystko jest na miejscu. Są krzesła, stoły, wszystkie potrzebne meble, ale też są dekoracje, wazoniki, świeczniki, świeczki. Co więcej, tam są nawet prezenty. Więc jak jakiś gość przyjdzie nieprzygotowany, to od razu może sytuację nadrobić. Czy to nie jest więc idealne miejsce na wesele? Na pewno jest dość zabawne i kojarzy nam się takie wesele, no z czymś jednak niespotykanym, rzadkim i niepolskim. A tu niespodzianka. Dwójka blogerów z Polski w 2015 roku zrobiła swoje wesele właśnie w IKEA. Na chyba najpiękniejszy moment w tym filmiku, czyli na bajkowe śluby. Założę się, że każda z Was marzyła o tym, żeby być księżniczką i żeby wyjść za księcia i żeby to się wszystko odbyło w pięknym miejscu i żeby to w ogóle wszystko było jak z bajki, najlepiej z bajki Disneya. No więc patentem na ten absolutnie wyjątkowy ślub jest urządzenie go w Disneylandzie. Słuchajcie, tam jest po prostu wszystko. Jest zamek, są księżniczki, są rycerze, konie, kareta, fajerwerki, różne postaci z bajek, no i potem dla gości podczas wesela są wszystkie atrakcje, rollercoastery, karuzele, pyszne jedzenie. Jezu, tam jest po prostu absolutnie wszystko, czego dusza zapragnie i ślub oraz wesele tam totalnie może zrealizować wszystkie Wasze marzenia z dzieciństwa. Ja chciałam być księżniczką, w sumie chciałam być wszystkimi księżniczkami, więc nie mogę powiedzieć, którą konkretnie. No i zobaczcie, jak to tam wygląda, ale to jest czad.
i jeszcze jedno. Podobno, jeżeli swoje zaproszenie na ślub wyślecie na adres florycki Disney World, zaproszenie jest na myszkę Miki, no to oni Wam odpisują. To co prawda myszka Miki nie przychodzi na ślub, ale odpisują i wysyłają Wam przepiękną przypinkę oraz kartkę z życzeniami od myszki Miki i Mini oraz ich autografami. Czy tak jest naprawdę? Na razie tylko o tym słyszałam. To sprawdzam. Przygotowuję takie zaproszenie, wkrótce zostanie wysłane i jeżeli tylko mi odpiszą, to oczywiście Wam o tym powiem. Pewnie u mnie na Instagramie, na Instastory, no i pokażę Wam wszystko, co od nich dostanę w odpowiedzi. No jaram się tym szalenie, myślę, że Wy też. Słuchajcie, jeżeli Wy macie pomysły na jakieś takie totalnie czaderskie miejsca ślubów i wesel, to koniecznie piszcie o nich w komentarzach. I jeszcze, jeżeli macie fajne pomysły na kolejne tematy, które powinnam poruszyć tutaj u siebie na YouTubie, to też zostawiajcie dla mnie tym razem tipy oczywiście pod spodem. Do zobaczenia! Już teraz możesz pobrać moją autorską aplikację Wedding Dream App. Znajdziesz w niej masę informacji oraz narzędzi, które pomogą Ci krok po kroku zorganizować Twój najważniejszy dzień w życiu. W apce jest harmonogram działań, planer stołów, kontakty do podwykonawców i wiele, wiele więcej. Wszystko, czego potrzebujesz. Jeśli spodobał Ci się ten film, koniecznie zostaw łapkę w górę i podziel się swoją opinią w komentarzu. Zerknij na inne polecane materiały i nie zapomnij o subskrypcji i wciśnięciu dzwoneczka. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.